Cześć, z tej strony Karol Kotański. W tym nagraniu pokażę Ci, jak bardzo szybko dodawać cienie do zdjęć produktów czy też napisów. Posłuży nam do tego program Canva. Żeby nie tracić czasu, wstępnie zrobiłem małą grafikę sprzedażową, na której zaprezentuję funkcję cieniowania. Zaczniemy sobie od cieniowania produktu. W tym wypadku będzie to sofa. Trochę ją powiększymy. Stawimy na środku. Dobra. Damy ją sobie trochę do tyłu. Tak. I teraz przechodzimy do cieniowania. Klikamy efekty. W zakładce Shadows klikamy na badanie. I już mamy cień pod sofą. Możemy sobie wyregulować przesunięcie tego cienia, gdzie on może być on bardziej widoczny, kąt cieniowania. Tutaj raczej nie polecam tego zmieniać. Przezroczystość, czyli tutaj dzięki temu ten cień jest bardziej widoczny i rozmycie. Myślę, że taka grafika już jest w porządku do opublikowania. Teraz pokażę, jak zrobić efektowny cień do napisu. Wybierzemy może sobie ten napis. Najpierw wybierzemy sobie kolor cienia, więc będzie on czarny. Tak, teraz klikamy na efekty. Wybieramy cieniowanie i wybieramy kolor naszego napisu na biały. Teraz klikamy z powrotem na efekty. Teraz przesuwamy ten pierwszy czarny cień. Możemy sobie tutaj wyregulować przezroczystość, rozmycie. W ten sposób ten napis jest o wiele bardziej widoczny i lepiej on profesjonalnie po prostu wygląda. Możemy tutaj zrobić to samo z tym napisem. Klikamy efekty. Najpierw to wybierzemy właśnie cień tego napisu, a lepiej niech to będzie właśnie czarny. Efekty, cieniowanie. Znowu klikamy kolor główny. Z powrotem efekty. Możemy sobie przesunąć trochę i przezroczystość trochę bardziej. No i tak to wygląda. Myślę, że dużo lepiej niż na początku. To by było na tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!